No hej, witajcie kochani, bardzo serdecznie, Szeweral z tej strony, kolejny odcinek Cyberpunk, Widmo Wolności na moim kanale, zapraszam do oglądania. Panie, kochany i panowie i ogólnie i panie i wszystko co może być w dzisiejszych czasach, powiem wam, ja jestem tak ostatnio zabiegany, że wiecie, że ja w niedzielę w ogóle nie zdążyłem. Tak, przed chwilą, znaczy przed chwilą, no już jakiś czas temu wstałem, ale nadal jeszcze mogę mieć, chociaż wy raczej głos nie będziecie słyszeć inny aniżeli ten. Niemniej jednak niedawno wstałem, bo jest z mojej perspektywy, och ty mendo. I to jeszcze ten, co potrzebuje to auto. Dobra. Ogólnie mam nowe auto, tak, którym chwaliłem się. Jezu, już mi go podziurawili. Matko Boska, ja mam uzbrojony pojazd! Ja mam uzbrojony pojazd, dlaczego? Wyciągnięcie broni. A, oni uciekli. Dobra, to ja sobie biorę to auto. Już za kierownicą, no i świetnie. Jedź pod ten adres. Z racji tego, że jestem bardzo blisko... Kurde. Bardzo blisko, wydaje... O, 4,5 kilometra. No, bardzo blisko. Mieliście... Coś. Klientowi wyjątkowo zależy na czasie. Chyba spierdala z miasta. Musisz się pośpieszyć. Jeszcze muszę... Jak ja nienawidzę na czas misji. No, wiecie, że ja w niedzielę nie zdałem, nie dałem możliwości, znaczy nie miałem możliwości nagrać czego trzeciego odcinka. Tak gadałem, że trzy odcineczki, żebyście tak mieli do soboty, a później już jakoś sobie to ogarnę. Dupa, Jasiu, karuzela. Z mojej perspektywy jest czwartek, 19 dzień października i 7:29 i teraz pierwsza sprawa. Tak, zgodzę się, bo pod ostatnim odcinkiem, który został opublikowany, pisaliście, że Bree to kłamliwa sucz, która dogadała się z Netwatchem. I serce mnie boli, po prostu serce mnie boli, jak ja to czytam, ponieważ ta baba naprawdę była bardzo przekonywująca. I powiem wam szczerze, wydawało mi się, że... Czekajcie, schowaj broń. Nie! Muszę kończyć. Zapomniałem, że teraz można wyskakiwać. Co za gówno. Jaka to jest parada nieporadności z rana, matko i córko. Czajcie, to jest właśnie tak wygląda ostatnie moje 2 tygodnie, nie? O, teraz mi zadzwoniłeś, że mam ogon. Dobra, spoko, ale mnie to nie interesuje. Spierdzielaj! Czy ja czasem zbliżam się do Dogtown? Czy to wygląda tak, że... Oho! Że auta, które ukradnę w Dogtown, to do śródmieścia, do centrum powiedzmy zawożę, a auta, które w centrum zapierdzielę, to Dogtown? To by było dobre, bo ja i tak muszę znaleźć się w Dogtown, moi drodzy. Wiedziałem. Wiedziałem. No i teraz tak. Była bardzo naprawdę przekonywująca, jeśli chodzi o te kłamstwa. I mało tego, dzisiaj, dosłownie przed... chwilę przed nagraniem dostałem odpowiedź na mój komentarz, bo ja z rana gdzieś tam wstałem o 6:00, to sobie na to odpowiedziałem. I powiem wam... Dostałem odpowiedź, że niestety w tym dodatku trzeba bardzo uważać na słowa, ponieważ no zazwyczaj nie mają wartości, nie? Wszystkie te słowa trzeba brać pod lupę. No i to jest... Ej, co ja się tak ślizgam? What the... Czy oni mi przestrzelili opony, a ja tego po prostu nie widzę, bo gram na ziemniaku i mam tylko ultra mieszane na wysokie? Bardzo wysokie w sensie?
Nie wiem, może na piasku się tak zachowuje to auto. Zobaczymy. Za chwilę i tak będzie... Ty, bardzo fajna miejscówka. Bardzo fajna miejscówka. Tu na bank coś jest na muralach ukrytego. Dobra, cmoknij się. Odetnij ogon, Fi, obojętnie jak. Muszę kończyć. Trzeba improwizować do kurwy nędzy! No w końcu muzyka jakaś jest. Dawać kurwa z werbą! Okej. Czyli wychodzi na to, że gościu po prostu uciekł. 9 tysięcy dostałem? Za co ja te 9 tysięcy dostałem? Czy ten gość miał u siebie 9 tysięcy? Hell yeah. No i powiem wam tak, no Dogtown... Tutaj? Drzazga umiejętności. Dobrze, inżynier dodatkowy. Powiem wam tak. W zakresie inżynier. Bardzo dobrze. To mnie interesuje. I 4000. No i pięknie. Tak właśnie robi się hajs. Tak właśnie robi się hajs. A teraz bym chciał jakoś stąd polecieć. Najlepiej się teleportować, ale... No, Dogtown pozuje na takie miejsce, gdzie... Tam chyba jest jakieś miejsce do teleportu, gdzie są sami szubrawcy i nie można wierzyć w nic, co się mówi. Zresztą widać to doskonale po głównej osi fabularnej, nie? I ja nie spieszę się podczas przechodzenia tego. Dobra, wiecie co? Prościej będzie jak... Och, ty w życiu! Oż ty w życiu. Dobra, nie będę dymał na piechotę. No co by powaliło? Biorę auto i jadę. Ej, panie kolego. No, ale... Dla takich ludzi jak ja... To... Katorga. A wiecie dlaczego? Bo ja teraz już przestanę ufać komukolwiek. No nie! Jaki shit! Kam, ewidentny. No, przestanę ufać komukolwiek. Pięknie to zrobiłem, pięknie. Pięknie to zrobiłem. I zacznę wszystkich, kurde, zabijać. Naprawdę. Masakra. Te Dogtown, złe Dogtown. A fu Dogtown. Kurde. No, mam, jeśli chodzi o nagrywanie, to ostatnio mam bez kitu z tym problem, bo... Jeśli chodzi o utrzymanie takiej ciągłości nagrywania, że co dwa dni odcinek, czy nawet w przypadku Cyberpunka codziennie, to powiem wam, że jest lipa, bo dwa dni wolnego, które miałem, mi po prostu uciekły, nie? W tamtym tygodniu. Teraz tak, poczekajcie, bo ja potrzebuję tu i przewinąć czas o 24 godziny. Dobra, 23 wystarczą, bo już trochę jestem na świecie tutaj. Jest. Fi, rozpoznanie za nami. Spotkajmy się u Alex, jak tylko będziesz gotowy. Jasne, do zobaczenia. Dobra, czyli tak, główny wątek fabularny mnie już tu chce do przodu popchać. Lina Malina chce, słuchaj, ta szpula z tą liną to przebłysk pieprzonego geniuszu. Tandemu. Wpadłem z Melanie do Brain Porium i pytałem Szanka o ciebie. Serio, nie robisz już w Braidensach? Kurde, trochę kwas. Co o tym myśli twoja agentka? Nie będę to... To jest w ogóle takie z dupy pytanie. Co o tym myśli twoja agentka? Ja biorę pod uwagę fakt, że ona ma agentkę taką samą jak ona, więc... Oryginalną, tak to nazwijmy.
Buziaki, tobie też buziaki. Trochę szkoda tamtego gościa, ale wydaje mi się, że przejdzie mu. Jeśli chodzi o ten, o... Czekaj, to jest to zasada, to jest kryjówka Alex, ale ja bym chciał... No dobra, no idziemy do... Kryjówka Alex, to jest przede wszystkim, to mnie interesuje. Kurde, czekajcie, muszę odznaczyć tą... O, dobra, pięknie. Teraz już mam zaznaczone przynajmniej to, co jest bliżej i 225 metrów to trzeba tylko przejść. No, musiałem 2 dni wolnego, które jeszcze gdzieś mi tam zostały, przenieść na zeszły, czwartek, piątek. I bo mi wpadła fajna zleceniówka. Fajna zleceniówka mi wpadła i powiem wam, że teoretycznie miałem wolne, a w praktyce pracowałem, nie? Wolne miałem od swojej głównej pracy, czyli tam, gdzie wiadomo, umowa o pracę i tak dalej, a zleceniówka, no to zleceniówka. Siemanko. A, to Reaper Dog, sorry. Sorry, nie to, nie te drzwi. Kryjówka Alex, to było tam. I przez to... No nie oszukujmy się, no 2 dni wolnego dużo można zrobić, jeśli chodzi o nagrywanie, bo to jest chociażby po 3 odcinki, te 1,5 godzinki dziennie pograć, to już jest naprawdę sporo. A ja jestem do tyłu, cholera. Nie jesteś typową barmanką. Czy coś tu ciekawego jest do zebrania? Nie. No, a teraz, jak mi uciekły te 2 dni, to... To jest masakra, nie? Dzisiaj też. Zazwyczaj mam... Mówiłem, chroń sprzęt. Sprzęt jest najważniejszy. To nie, zamiast posłuchać, to musiałeś pokazać, jaki to jesteś wielkoduszny. Dobrze, zróbmy w ten sposób, no. Dobrze, nie giną. Gdyby nie ja, to w ogóle by zginęli wszyscy, no. Jezus Maria. Co za normalnie niewdzięczny chujek, bez kitu. No i powiem wam, że... miałem rozpocząć w tamtym tygodniu... Nie tam, ale to zupełnie inna sprawa. Tylko numer podobny. Legenda. Poczekajmy. Tożsamości. Skan biometryczny i behawioralny. Mhm. Dokładnie jak wtedy, w Medellin. Albo w Night City, parę lat później. Zgadza się też parę innych rzeczy. Niedopowiedzenia, międzynarodowy handel bronią. Wierzysz w zbiegi okoliczności? Aleks... Wtedy też pozwoliliśmy jej działać jak chce. To nie jest dokładnie taka sama sytuacja. Wiesz, że mam rację. Oho, jakieś niesnaski. No, także powiem wam, miałem w tamtym tygodniu rozpocząć, cholera, akcję z Tomb Raiderem, bo mega się jaram na myśl o tym, że będę grał w Tomb Raidera. No, najwyższa pora. Jesteśmy w trakcie dopinania ostatnich części planu. Nie podoba ci się ta misja, co, Alex? Przypomina mi kilka sytuacji z przeszłości, a zwłaszcza jedną. Przed Night City byliśmy razem w Kolumbii. Medellin, pierwsza ale misja mniejsza o to. Stare dzieje, a my mamy robotę do zrobienia tu i teraz. Opowiedz mi o tej akcji w Medellin. O co tam chodziło? Mieliśmy na celowniku gościa, który robił interesy z prezydentem kraju. Sprzedawał mu kradziony korporacyjny te... FIA zajmuje się takimi rzeczami? A, nie usłyszysz o tym w wiadomościach. Wtedy też korzystaliśmy z kradzionej tożsamości. Nie poszło najlepiej, ale to naprawdę długa historia. Opowiedz mi! Chyba nie śpieszy. A może dowiem się o Songbird czegoś, co przyda nam się później? Ja wiem, że ty nie chcesz o tym mówić, ale mi mów. Historia jest taka. Nasz klient to Luis Hernandez. Paga ciężka w handlu bronią. Chcemy podstawić kogoś z naszych do jego organizacji, no i Alex przyjmuje tożsamość inżyniera z bliskiego otoczenia Hernandeza. Wchodzi na spotkanie i pierwsze, co widzi, to dziewczyna Luisa. Modelka w bikini, która bierze na spacer jego Dobermana. On lubił tani przepych za duże pieniądze. No, co dalej?
Alex nie wie, że Songbird, która zbierała dane do tego zadania, dowiedziała się wszystkiego poza jednym. Facet z jej legendy bał się psów. Panicznie. Wiesz, zimny pot, trzęsące się ręce, mokre spodnie. Dziewczyna z psem podchodzi do Alex. Doberman obwąchuje jej nogę. Ona klepie go po pysku i mówi: dobry pyszczek. Podchodzi do stołu, odsuwa sobie krzesło. Zanim usiadła, miała trzy lufy pistoletów wycelowane w siebie. Dwie w głowę, jedną w nerki. Co wtedy zrobiłaś? To, co może zrobić człowiek z rękami związanymi za plecami i śmierdzącym workiem na głowie, kiedy słyszy rozkładaną pałkę teleskopową. Nic, kompletnie, albo napiąć mięśnie. Lewa stopa do dzisiaj strzyka na zmianę pogody. Dobra, wracajmy do Night City. Mamy nowego klienta do obsłużenia. No dobra. No, także tak to moi drodzy wygląda. Jaram się, w ogóle pooglądałem sobie też może nie let's play'e, ale trailery z gry Avatar Frontiers of Pandora. No ewidentny Far Cry. W ogóle ja nie lubię strzelanek, bo ja jestem cienki w strzelankach i ja nigdy nie ukrywałem, że jestem niedzielnym graczem. Ja jestem zwykłym gościem, który gdzieś tam, czy no wszyscy są zwykłymi ludźmi, ale chodzi o to, że ja sobie raz na jakiś czas odpalam gierkę i jest fajnie, nie? Dała nam dobrą podstawę do dalszej roboty operacyjnej. Obserwacja, zbieranie danych, przygotowanie planu. To wszystko już za nami. Jesteśmy gotowi, żeby naprawić błędy przeszłości. Reed, kurwa. Odpuść sobie, co? To nie twoja wina. Ta dziewczyna podjęła różne decyzje i teraz ponosi ich konsekwencje. Została zmanipulowana, bo nie miał kto jej pomóc. Smaczenka w usi? Teraz płaci za to cenę. V, tu są szczegóły misji. Nie martw się, Reed. Uratujemy ją. Wiem. O, jak siadłem. I uratujemy ciebie. Jak w młodych i gniewnych. Wyciągnąć Songbird od Kurta Hansena. Niestety nie możemy jej tak po prostu odbić, bo na skutek swojej służby dla NUSA i Rosalind Myers dziewczyna została zainfekowana przez coś, co przyszło spoza Blackwalla. 32 lata ona ma na ten moment. Nie będę udawał, że wiem, co to jest. Hehehue. Ważne, że jeżeli ona nie dostanie na to lekarstwa, umrze. To lekarstwo ma formę sztucznej inteligencji i zostało zapisane na matryce neuralnej. To tę matrycę musimy ukraść. Co wiemy o tej matryce? Matryca neuralna. Ile wiemy o tym, Tychu? Matryca znajduje się w środku mainframe'u, który ktoś wyciągnął z bunkra pod Dogtown. Bunkier był częścią projektu Sinosure, wspólnej operacji Militechu i USA, która miała stworzyć kontrę na Soulkillera Arasaki. Sama matryca służy do przechowywania sztucznej inteligencji pochodzącej zza Blackwalla. Pozwala zmusić ją do wykonywania konkretnej akcji. W tym wypadku naprawienia was. Dobra. Okej. To jaki jest plan? Pretekstem do przejęcia i matrycy, i Songbird jest spotkanie z parą Netrunnerów. Ich już poznałeś. Tak, i ta nawet mi przypadła do gustu, Aurora. Bo lata temu pracowali dla Militechu i znają ich zabezpieczenia. A konkretnie sprzedają Hansenowi kody dostępu, które pozwolą Songbird otworzyć mainframe. Hansen myśli, że da mu to dostęp do danych z tajnych badań Militechu i NUSA. Nie wie, że w środku jest matryca neuralna. Mamy przygotowane kradzione osobowości. Teraz musimy tylko usunąć bliźniaki z równania. Dobra. Z bliźniakami to chyba gadaliśmy, Ej, Malik, więc... Aurora Cassel. Wiemy o nich coś więcej niż pokazali w trakcie gry? Wiemy bardzo dużo. Songbird przygotowała nam pełne dosie. W dużym skrócie to para Netrunnerów, która zaczynała w Militechu. Ale kiedy okazało się, że ciemna strona płaci więcej... Jasne. Widać było, że lubią pieniądze. Oj, lubią. I to ich zgubi, kiedy trafią na nas. Musimy ich przejąć, zanim spotkają się z Hansenem. Dobra. Rozumiem, że szykujemy porwanie. Jak chcemy to zrobić? W Night City korzystają z wynajętego pojazdu. I to ich słaby punkt. Musimy namierzyć ich furę, a potem ją przejąć, zanim dotrą na spotkanie.
V, to twoja robota. Skakujesz system namierzania samochodów. Więcej opowie ci Alex. Po przejęciu wcielicie się w ich rolę. Imprinty kradzionych osobowości są już gotowe. Dobra. Jaka jest twoja rola, Reed? Przygotowuję drogę do ucieczki. Kiedy załatwicie sprawę, trzeba będzie szybko stamtąd znikać. Ogarnę transport i upewnię się, że wyjedziemy bez problemów. Elegancko. No to czas na ostatni punkt. Spotkanie z Hansenem. Hansen kupuje od was klucz dostępu do mainframe'u. Krótko mówiąc, kod do otwarcia skrzynki z lekarstwem. Będzie oczekiwał, że jedno z was zostanie z nim w formie zabezpieczenia. Drugie poda klucz, pracując razem z Somi. Ja zostaję z Hansenem. Ty schodzisz do Songbird. Kiedy będziecie w trakcie, dajesz mi znak. Rozbrajam Hansena. Likwiduję jego i jego ochronę. Czuję, że ona nie przeżyje tego, bo Hansen jest zbyt cwany, żeby sobie... No nie wiem, ja też w Alex wierzę, ale stary, mam wrażenie, że ktoś zginie, nie? Radzisz sobie sama oprócz Hansena. Hansenem i jego ludźmi? Umiem coś więcej niż tylko się przebierać, wiesz? Element zaskoczenia będzie po mojej stronie. Ale to miło, że się martwisz. Jak patrzą w ogóle z uśmiechami na siebie, co? What the f- A ta jakie ma. Teraz jakie ma pełne te poliki, nie? Jak patrzy. Rau, jakby. Tak. Tylko zastanawiam się, że patrzę, jakbym kotleta zjadł. Rozkaz bezpośrednio od Myers. Bo jakby chciała zjeść kotleta. W końcu próbował dokonać na nią zamachu. Potwierdziłem to z nią. A Songbird? Ją mamy uratować. Myers sama ci to powiedziała. Wszystko jasne? Jak masz jakieś pytania, to czas, żeby je zadać. Nie, generalnie powiem wam, że nie trafia to do mnie. Dobra, wszystko jasne. Wszystko jasne. Zabierajmy się do roboty. Stary, taki mam chaos, że... To co? Czas pogadać o przejęciu netrunnerów. Jasne, zaraz ci wszystko wyłożę. Mam taki chaos, że to nawet nie zwracam uwagi na to, co oni tutaj mówią. Dobra. Co o tym wszystkim myślisz, Alex? Tak szczerze. No właśnie, to nie ma szczerości. Zastanawiam się, czemu żadne z nas nie wróciło do Waszyngtonu. Ani ja, ani Reed. On był uśpiony. Ty miałaś misję w Dogtown. Nie oszukujmy się. Gdybyśmy wrócili mimo rozkazu, skończyłoby się najwyżej na opierdolu od jakiegoś biurokraty. Chyba czekaliśmy, aż stanie się coś takiego... Jak ten samolot. Co nie? To pewnie robi z nas parę pierdolonych hipokrytów. No, może tak, może nie. Myers nie zna szczegółów tej misji. I ich nie pozna. Prawda? Prawda. Czyli jak się uda i dostarczymy jej Hansena, poklepie nas po plecach. Ale jak coś się spierdoli, to mamy przesrane. Zgadza się? Witamy w kontrwywiadzie. Co ta misja znaczy dla Reeda? Znasz Reeda znacznie lepiej niż ja. Co on próbuje zrobić? Wykonać misję? Uratować Somi? Wydaje mi się, wykonać misję. Wydaje mi się, że jest za nią odpowiedzialny. On myśli, że jest odpowiedzialny za nas wszystkich. Za ciebie pewnie też. Reed w taki sposób oswaja rzeczywistość. Różnie na tym wychodzi. A Somi? Z nią zawsze jest to samo. Wpierdoli się w jakieś gówno. I o dziwo dobrze na tym wychodzi. I teraz wiecie, co jest najlepsze? Ja względem Somi mam poczucie, że ona jest kłamliwą suczą i robi po prostu wszystkich jak chce, nie? Tutaj jest paluszek, okręca i tak dalej, ale... Przejęcie netrunnerów. Jak to robimy? Oni korzystają z wynajętej fury. Przejmiemy systemy firmy, z której wzięli wóz. Firma nazywa się Haron Exotics. Korzysta ze stacji namierzania rozstawianych po mieście. Uzyskamy do nich dostęp, to znajdziemy samochód. Znalazłam jedną stację niedaleko. W pobliżu Pacyfika Serenity Bible Church. Sprawdź ją. Jak dokładnie działa? No, a się może okazać, że będzie zupełnie odwrotnie, nie? Jak w przypadku Bri. Namierzają samochodu i sprawdzają jego stan. Jak je schakujesz, netrunnerów będziemy mieć na widelcu. No cholera, nie mogę ten. Okej. Okay. Przejmujemy stację i namierzamy samochód. Nie mogę wybrać się. A później?
Później użyjesz tego. To otworzy drzwi, a potem pozwoli ci przejąć kontrolę nad pojazdem. A jak coś pójdzie nie tak, to będę w ich bagażniku. W bagażniku. Dostajesz odpowiedzialne zadanie. Nie martw się. Ten sprzęt działa. A poza tym będziemy cię obstawiać. Dobra. Brzmi prosto. Prosta koncepcja, która w środku skrywa zaawansowany tech za dziesiątki tysięcy euro dolarów. I jak dotrzesz w okolice stacji, użyj skanera, żeby ją znaleźć. Nie powinna być trudna do namierzenia. Ogarniesz to. Zabieram się za to. No dobrze, czyli większość tak naprawdę mam chyba zrobioną, jeśli chodzi o rozmowy. Porozmawiaj z Alex. Dobra, okej. Wejdź z kryjówki. No i świetnie. Wejdźmy w takim wypadku z kryjówki. Czy ja mogę jakoś tędy wyjść? No tak, mogę po prostu drugą stroną. No pięknie, pięknie. Mamy dwa wyjścia, nie? Ogólnie w tym barze, w którym tutaj jesteśmy, nie? Zdecydowanie poprawili optymalizację. Przynajmniej u mnie. Pamiętacie, osoby, które oglądają u mnie serię gdzieś tam, może nie każdy odcinek, ale wiecie, o co chodzi, nie? To wiedzą doskonale, jak wyglądało nagranie, jeśli chodzi o pierwsze wejście tutaj do tego baru. Jestem naprawdę pełen podziwu dla chłopaków tutaj, deweloperów i ludzi pracujących nad tą grą, że byli w stanie ogarnąć to, nie? Jest fajnie. Tutaj też delikatny był spadek klatkarzy, ale... O! Klatkarza. O jest, czekajcie, muszę... Przewin, to jest tak. Odzyskę prototyp budowy drapacza. Parę dni temu kosiarze napadli konwój. Zetatechu, transport należy do nich. Wi, odezwał się do mnie twój stary znajomy z drapacza. Dobra, to czyli tamto to jest stare, to jest to nowsze. Nie dałem mu na ciebie namiarów, ale gdybyś chciał sprawdzić, o co chodzi, to przesyłam ci koordynaty. Asan? Ten facet brzmi jak kłopoty. Zabawne, że akurat ty piszesz takie rzeczy. No fantastycznie, ale mi pocisnął. Dobra, znajdę go w Longshore Stacks. Okej, znajdę go w Longshore Stacks. Śledź zadanie, każdy orze jak może. Spotkaj się z Hasanem. Ile mamy? 27 minut. Tam mamy 70 minut. Znaczy metrów. A, no tak, bo to 70 metrów mam. Dobra, to idziemy tam. Zobaczymy, co to za zadanie. Nie, chcę jeszcze kończyć, chcę... Mam, czekajcie, która to jest godzina? 7:55, dobra, mam jeszcze chwilę. Akurat jedno za... O, ale mnie wywaliło, czekaj. Jedno zadanko. Jesteś! Tak się właśnie zastanawiałem, czy przyjdziesz. Sam się zastanawiałem. W końcu jesteś nieboszczykiem. Po co się wychylasz? Mogłeś trafić na radar korpusów. Mogłem też zginąć u kosiarzy, a ty mogłeś nie wstawić się za mną u fiksera. Nie ma co gdybać. Dobra, to zamieniam się w słuch. Po co mnie tu ściągnąłeś? Bo chcę się odwdzięczyć. Uratowałeś mi życie, chociaż ukryłem przed tobą pewne fakty. Ukryłeś fakty? Ty mnie po prostu oszukałeś. No, w zasadzie tak. Dlatego chcę spłacić swój dług. Trzymaj. To dla ciebie. Nie poznaję tego modelu. Bo pogrzebałem przy seryjnym egzemplarzu. Wiesz... Może i nie byłem do końca szczery, ale z tym inżynierem nie kłamałem. Poszedłem na stadion, pokazałem, co potrafię i znalazłem inwestorów. To pierwsza sztuka, którą tu zrobiłem. Dla ciebie. Okej. Dzięki, Hasan. Nie, to ja dziękuję. Okej, weź broń. Ambicja.
generacja 5+, czyli jeszcze można to ulepszyć, pistolet typu Tech. No, to teraz jesteśmy kwita. Chciałbyś. No takie zadania to ja uwielbiam. Ej, nie chcę z tobą rozmawiać. Chcę tą... God damn it. No szlak mnie trafi normalnie. No nie mogę wziąć tej tutaj drzazgi. What the f... No i co? Ciężko było zacząć. Dobra. Od zera. Wiesz, Dogtown to nie ziemia obiecana. Wysłuchajmy już go, nie odwracajmy się plecami od niego. Dałem radę w korpo, dam radę i tutaj. Chyba nie przepadają tu za byłymi korposami. Niezbyt. Ale doceniają talent. Jeśli masz odpowiednie umiejętności, możesz zapracować na swoją drugą szansę. Dobrze, fantastycznie. Już wiem dlaczego Mr. Hens powiedział, że zabawne, że to akurat ja o tym mówię, nie? Ty, w ogóle ja się chwaliłem moim nowym wyglądem? Gustownie się ubrałem, nie? Teraz powiem wam, że wygląda mega super. Mega, no po prostu przystojniak, Boże Święty. Ikoniczny, to muszę wywalić i Baby Boomer też muszę wywalić. Same ikoniczne tu bronie mam. No dobra, to mogę wywalić. To mogę też wywalić. I to jest ta ambicja. Ambicja sportowa, obrażenia 38-91. Takie kurde, powiem wam... Buria, to mogę też wywalić. Nie ma szału, nie? Nie ma szału, moim zdaniem. Ej, stary. Czekaj, ekwipunek. Dobrze, Malorian i ten mam tutaj. To jest karabin szturmowy typu Power. To sobie zostawię, bo to bardzo fajnie wygląda. I ma dodatkowe miejsce na modyfikację lufy. To może być fajne. Chciałbym w ogóle poszukać jakichś takich, jak to się nazywa, recept. Brakuje mi słowa w tym momencie, dobra. Recept, które dadzą mi możliwość wyprodukowania schematów. O, właśnie, to jest to słowo, które mi brakowało. Które dadzą mi możliwość zrobienia jakiejś fajnej broni. Taki pistolet maszynowy, no nie do końca, ale karabin szturmowy czy coś w tym stylu, nie? To by było naprawdę fajne. Ciekawe, czy gdzieś tutaj w Dogtown można coś takiego znaleźć. Chyba bym musiał po wszystkich się handlarzach broni ogarnąć, nie? I wtedy gdzieś tam poszukać. Dobra, moi drodzy, żeby nie przedłużać, 33 minuty wystarczy. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapeczkę, zostawcie komentarz. Będzie mi bardzo miło. Weźcie pod uwagę, że może być aktualnie troszkę mniej tych odcinków, bo mówię, 2 dni wolnego teoretycznie tak o mi uciekły. No ale tak to jest, jak się w dni wolne pracuje, nie? Dodatkowo. I tyle. No, zapraszam na inne serie. Dajcie znać, czy jesteście zainteresowani w ogóle serią z Pandory, bo to może być ciekawe, naprawdę. Ewentualnie z Tomb Raidera, który też gdzieś tam się zbliża, bo ewentualnie czy sami graliście w Tomb Raidera, a tylko ja jestem takim człowiekiem, który kurde w wieku 33, no dobra, w listopadzie, już niedługo będę miał urodziny 10, więc to pełnoprawne 34 lata pykną. No i w wieku 33, na przełomie 33 a 4 lat będzie grał w Tomb Raidera, gdzie inni już grali kurde za mało lata, nie? To jest to. Ja zawsze trafiam na gry, które są cudowne zdecydowanie później. Jezu, dobra, nieważne. Dzięki, miłego dnia wam życzę, miłego wieczoru i do zobaczenia w następnym odcinku. Pozdro, Szeweral. Hej, hej!